Adam po stworzeniu przez Boga, jest, no wiadomo, stworzył go bardzo dobrze, jak mówi Pismo Święte. Więc Adam stworzony bardzo dobrze, nagle usiadł sobie na pieńku i siedział na polance. Bóg schodzi do ogrodu Eden i zdziwiony podchodzi do Adama, patrząc na tę jego twarz. No tak, taki zmieszany, taki smutny, jakiś strapiony. No i się pyta: Adamie, co się dzieje? Czy coś ci się nie podoba? No, a Adam mówi: Panie Boże, nie, no wiesz, generalnie to jest bardzo wszystko pięknie postwarzane i te rośliny i zwierzęta, no nie, wszystko jest okej. No to o co chodzi? Dlaczego jesteś taki smutny? A wiesz, Boże, bo tak naprawdę to brakuje mi kogoś. Kogoś? A konkretnie? No wiesz, brakuje mi kogoś podobnego do mnie, żebym mógł patrzeć w oczy tej osobie, abym mógł się zachwycić tą osobą. Fajnie by było, gdyby ta druga osoba była piękniejsza niż ja sam, aby całe jej ciało i to spojrzenie, cała osobowość była taka pociągająca. Bóg mówi: dobrze, wiesz, Adamie, jestem Bogiem, więc proszę bardzo, możesz powiedzieć mi o coś więcej. Mogę stworzyć taką osobę, jak chcesz. Proszę, śmiało. Adam błysł wokół, mówi: okej, dobra, Boże. Tak więc, niech ona będzie bardzo inteligentna, cierpliwa, pracowita, niech mnie rozumie w każdej sytuacji, niech będzie silna, wytrzymała, psychicznie, fizycznie, niech będzie zachwycająca, niech będzie pomocna w każdej sytuacji, z poczuciem humoru i wymienia. I Bóg mówi: ojojojoj, no Adamie, wiele żądasz. A Adam mówi: no, Panie, w końcu jesteś Bogiem. Bóg mówi: dobra, ale to ci będzie dużo kosztowało. Adam się pyta: ile? No to Bóg: dwa żebra, palec lewej stopy, kciuk prawej ręki i jedna nerka. Ajajaj. Patrzył tak na wszystko i mówił: Boże, a za jedno żebro co będę miał? No tak. Gdyby to były kobiety, to by się mogły wyobrażać. No, tak więc widzimy, że no, to stworzenie, które później było za jedno żebro, no to nie jest taki doskonały, jakby sobie ten Adam wymarzył. No ale jeszcze jest drugi dowcip, który jest dopowiedzeniem do tego pierwszego. I zasadniczo to się kobiety śmieją wtedy, a mężczyźni nie za bardzo. No i po tygodniu Bóg, jak obiecał, tak zrobił, stworzył piękną Ewę. No i schodzi po tygodniu do tego samego ogrodu i widzi, że Adam siedzi na tym samym pieńku, ale znowu po prostu taki rozbity. I nie ma w nim jakiejś takiej radości, świeżości. No, Bóg podchodzi do niego i mówi tak: Adam, co się dzieje? Nie podoba ci się ta Ewa? Adam mówi: o nie, Boże. Bardzo, bardzo mi się podoba, wiesz, tylko ja jej zupełnie nie ogarniam. No, a o co ci chodzi dokładnie, to ci wytłumaczę. Boże, dobrze, to powiedz mi, dlaczego ona jest taka zachwycająca, że jak ja na nią raz spojrzałem, to ciągle mam ją w głowie i po prostu nie mogę o niczym innym myśleć, tylko mam ciągle ją przed oczami. A Adamie, po to, żebyś mógł się w niej zakochać. O Boże, bez problemu. Ale z drugiej strony, powiedz mi, Boże, dlaczego nieraz ona jest taka głupia? Uuu, Adamie, żeby ona w tobie mogła się zakochać.